Euro 2024 jeszcze się nie zaczęło, nie wiem kto tam zagra, a ja już mam ten dodatek do FIFA. Tak się składa, że jest taka modyfikacja i dzisiaj zrobimy sobie alternatywną symulację Euro 2024. Myśleliście, że zostaję was bez fajnego filmu na Sylwestra? Nie tym razem, a ty możesz zamiast za to zostawić łapkę w górę, bo ostatnio zostawiacie dosyć dużo tych łapek pod filmami, więc zostawcie tutaj na przykład, nie wiem, 200 łapek w górę i będzie naprawdę bombastycznie, jak to się mawia. Zostawcie także oczywiście subskrypcję, tutaj jest gdzieś mój Instagram oraz zapraszam was na serwer Discord, gdzie niedługo szykuje się naprawdę bardzo ciekawy event. No i co? Przechodzimy do naszej oczywiście fifowej symulacji. A tak wyglądają grupy. Grupa A Francja, Szwajcaria, Szwecja, Rumunia. Grupa B Portugalia, Serbia, Austria i Irlandia. Grupa C Włochy, Dania, Polska. Grupa D Niemcy, Chorwacja, Czechy, Grecja. Grupa E Anglia, Holandia, Ukraina, Walia. I grupa F Belgia, Hiszpania, Norwegia oraz Szkocja. Więc naprawdę grupy dosyć ciekawe, a my nie przedłużajmy i przejdźmy do pierwszego meczu. Szwecja kontra Francja i kto wygra takowy mecz? Wygrywa Francja 4-1 i to oni zdobywają pierwsze 3 punkty na Euro 2024, więc naprawdę bardzo ciekawie. Następny mecz jest to Rumunia kontra Szwajcaria. Tutaj szczerze mówiąc, no Szwajcaria powinna raczej wygrać i wygrywa 3-1 i te dwie drużyny mają już po 3 punkty, czyli Szwajcaria oraz Francja. I teraz mecz Irlandia kontra Serbia. No Serbia ma mocniejszą według mnie na pewno kadrę, ale to i daje tylko remis, więc niestety Vlahovic i spółka sobie nie radzą zbyt dobrze w tym meczu i oni tego po prostu nie wygrywają. Następnie jest to mecz Portugalia kontra Austria, no Ronaldo na czele, jego ostatnie euro prawdopodobnie. Jest tylko remis i Ronaldo nie strzela bramki, więc Portugalia także się zbytnio nie popisała. No i teraz mecz Polaków, Polska kontra Włochy. No taki mecz byłby naprawdę bardzo ciekawy i czy Polsce by się udało go wygrać? Udaje się, pokonujemy poprzednich mistrzów Europy, czyli 3-2 z Włochami. Według mnie wynik wręcz świetny. Następny mecz jest to Rosja kontra Dania. I zobaczmy, kto wygra takowy mecz. I wygrywa tutaj Dania 3-1 i pokonują oni tą reprezentację, więc naprawdę także można powiedzieć, że ciekawie. Następny mecz są to Niemcy kontra Czesi, kontra Czechy, Czesi, jak to woli. No i tutaj dwóch naszych sąsiadów, więc zobaczymy, który sąsiad będzie o gorzej. No porówno, powiedzmy porówno, remisik, więc żaden sąsiad lepiej nie ma. I kolejny mecz jest to Grecja kontra Chorwacja. No tutaj nie oszukujmy się, że nic innego niż wygrana Chorwacji nie jest brane pod uwagę, ale ja znowu podczas symulacji mam racji i to Grecja pokonuje Chorwatów 2-1, więc naprawdę euro w Niemczech zapowiada się bardzo ciekawie na ten moment. I teraz Szwajcaria kontra Szwecja, czyli powracamy do grupy A. I tutaj pierwszy meczu Szwecja pokonuje Szwajcarię 1-0. Już to druga kolejka z tego co kojarzę jest. I teraz powinna grać teraz Anglia. A nie, chyba jednak się zapędziłem trochę, że to druga kolejka, już teraz Anglia kontra Ukraina. I ten mecz wygrywają Anglicy 2-1 i Anglicy zdobywają pierwsze 3 punkty. No, te grupy wiemy są troszkę losowe, bo to nie wiadomo, czy którakolwiek z tych reprezentacji tak naprawdę zagra w większości. Bo jeszcze są te piękne eliminacje, które przed nami. A tutaj Francja remisuje z Rumunią 1-1, więc kolejne ciekawe zaskoczenie. Na razie co? Jest kilka niespodzianek. Jedna z większych to pewno, że Polska pokonuje Włochów 2-1 i Walia kontra Holandia. I remis 2-2. Czyżby Holandia nie grała z Walią w grupie? Nie, nie. Nie. Pomniało mi się z Włochami z poprzednim euro. I tutaj mecz Serbia kontra Austria i zobaczymy, czy Austria wygra. No Serbia tym razem wygrywa, czyli no Austria bez punktu z tego, co mi się teraz wydaje. Powiem wam generalnie, że ciekawe są te mecze tutaj, że jedna grupa w ogóle nie gra jakby tych meczy, a druga dopiero teraz wchodzi Hiszpania ze Szkocją, 2-2 remisuje, więc naprawdę bardzo ciekawie. No jest to mod niby do FIFA, no ale wiadomo, teraz Irlandia kontra Portugalia i kto wygra ten mecz? I mecz wygrywa Portugalia 4-2, czyli Portugalia ma chyba 4 punkty z tego co kojarzę. Mam nadzieję, że kojarzę oczywiście dobrze. I teraz dopiero Belgia kontra Norwegia i zobaczymy, czy wielki, potężny, najpotężniejszy Erling Haaland zdobędzie punkty. No i tym razem Carrasco, który Belgia ostatnio wygrała naszą symulację, jak tak będzie znowu, to będzie troszkę podejrzane. I teraz mecz Polska kontra Dania. Kto wygra ten mecz, czy będzie miał 6 punktów? I niestety nie jesteśmy to my, są flashbacki z poprzedniego meczu z Danią, który przegraliśmy chyba 4 albo 5-0. I niestety tylko 3 punkty cały czas mamy. I teraz Włosi zagrają z naszymi przyszłymi przeciwnikami. Włosi pierwszy mecz przegrali,
i drugi wygrywają ledwo 1-0, więc to cały czas my jesteśmy z tego, tak, bo my jesteśmy cały czas na drugim miejscu. I teraz gospodarz tego turnieju zagra z Grecją, zobaczymy, czy tutaj Niemcy wygrają. I wygrywają 3-1, Werner, Sane i tak dalej z bramkami, więc no Niemcy na pewno się mogą cieszyć. Teraz mecz Chorwacja z Czechami, sąsiedzi kontra Chorwaci i tutaj Chlouzek strzela bramkę, która daje awans. Która daje awans, która daje wygraną dla Czech. Czy awans, to bym tak się nie rozpędzał. No i teraz Anglia kontra Walia. Oni byli w jednej grupie na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy byli. Czekajcie. I mi się wydaje, że chyba byli. Aczkolwiek mogę się mylić. Bo nie wiem, jakoś mi ta Walia to pasuje do każdego zespołu, z którym gra, że była kiedyś w grupie. O i teraz Francja kontra Szwajcaria. Rewanż za Mistrzostwa Europy z 2021 roku, gdzie przegrali po karnych i tutaj Mbappe z bramką, która się rehabilituje za rzut karny i zapewnia Francji wyjście z grupy, z tego co teraz też widzę. Dokładnie i teraz dowiemy się, kto wyjdzie z drugiego miejsca. Jeszcze jest oczywiście klasyfikacja miejsc trzecich, więc zobaczymy, kto z tych drużyn dalej awansuje. A będzie to remis, więc nic się chyba zbytnio nie zmieni. Więc cały czas nie wiemy, kto wyjdzie dalej. I teraz przed nami mecz Holandia kontra Ukraina. No Holandia, jeżeli chce wyjść, to musi ten mecz wygrać. Bez dwóch zdań i go wygrywa. 6 punktów na ich barkach, plecach, koncie, na czymkolwiek. Teraz Belgia kontra Hiszpania, oni... Belgia kontra Szkocja, co ja gadam. Belgia wygrywa znowu 2-1 i Belgia ma 6 punktów. No ciekawe, jakby sobie znowu wygrali te mistrzostwa. Portugalia kontra Serbia teraz. No tak naprawdę oni już mają pewny awans, więc tutaj na remis daje wyjście tym dwóm drużynom, ale wygrywa Portugalia i to Portugalia zagra w następnej fazie. I tutaj jeszcze może Irlandia powalczyć o... albo z Austrią nawet, o wyjście z klasyfikacji miejsc trzecich. Ale tak się nie dzieje, bo Austria wygrywa 3-2, więc to Austria może teraz jedynie powalczyć. Czy tak będzie, to zaraz oczywiście zobaczymy po tym, jakie będą następne mecze. No i teraz Hiszpania kontra Norwegia. Jeżeli Haaland chce się lepiej zaprezentować na tych mistrzostwach, to musi teraz pomóc. A czy strzelił chociaż bramkę, zobaczmy. No, Haaland bez bramki, więc tutaj raczej może być ciężko dla Norwegii, żeby wyjść z tej grupy. A szkoda, bo liczyłem na nich na tym turnieju. I teraz grupa Polski. No tutaj tak naprawdę remis albo wygrana jest dla nas najważniejsza, żeby chociaż z tej klasyfikacji miejsc trzecich, bo już tutaj punkt nam daje pewny awans dalej. A czy teraz będzie ten mecz? Dokładnie jest on teraz, 6-6 punktów. No tak naprawdę musimy wygrać ten mecz, żeby wyjść na pewniaka. Ale remisujemy, czyli tak awansujemy dalej z klasyfikacji miejsc trzecich, o ile to tak działa, jak myślę, na tym modzie, żeby nie było zaraz niespodzianek. I teraz Niemcy kontra Chorwacja. Chorwacja na czwartym miejscu, o dziwo, więc zobaczymy, czy kolejny mecz Niemcy dadzą radę wygrać. Wygrywają i to Chorwacja się już raczej z Mundialem albo z Euro. Nie wiem czemu, no późno jest znowu, sorry, tak mówię. Grecja kontra Czechy, czyli dwie drużyny, które grały z nami w grupie na Euro 2012. I mecz remisują. Więc chyba jedna z tych drużyn także może wyjść z klasyfikacji miejsc trzecich, więc no, nie ma źle, nie ma źle. Anglia kontra Holandia teraz. Ciekawy meczyk. I tutaj powinna wygrać według mnie Anglia i wygrywa Anglia i Anglia wychodzi chyba z pierwszego miejsca. Dokładnie, wychodzi z pierwszego miejsca i teraz Walia może powalczyć wygrywając ten mecz jeszcze też. Jakże je wygra, to wychodzą z klasyfikacji miejsc trzecich, ale remisują i mają tylko 2 punkty, więc raczej się awansować tutaj jednym słowem nie uda. I teraz już tutaj Hiszpania w końcu zagra swoją finałową kolejkę. Hiszpania kontra Belgia. I czy Belgia wygra znowu? Jest remis, czyli Belgia i tak wychodzi z pierwszego miejsca. Nie ma co się oszukiwać. I czy teraz Norwegia zaskoczy? No musieliby tutaj naprawdę bramek nastrzelać, żeby pójść dalej, więc tutaj ostatnia szansa dla Erlinga Haalanda, żeby się jakoś lepiej pokazać. No ale... kurde, Haaland bez żadnej bramki. Szkocja ma już teraz... Szkocja chyba w ogóle awansuje, o ile się nie mylę. I mamy 1-16. O ile się nie mylę. Tak, mamy 1-16, Francja, Grecja, Polska, Portugalia, Włochy, Austria, Niemcy, Szkocja oraz Anglia kontra Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja, Czechy oraz Serbia kontra Dania. No więc mecze naprawdę ciekawe. Przejdźmy do pierwszego, Francja kontra Grecja. Tutaj Francja powinna z palcem, wiadomo, gdzie ten mecz wygrać i wygrywa go 1-0. Grecja sobie, nie oszukujmy się, nie radzi zbyt dobrze. Ogólnie oglądam jeszcze mecz Polski w piłkę ręczną, grają obecnie, więc możecie wszystkim grają. O.
Polska-Portugalia. No, czy będzie rewanż, czy będzie powtórzony rzut karny? Zobaczymy, czy Polakom uda się zajść dalej. I udaje się, wygrywamy, jest rewanż. Diogo Jota strzela bramkę, to nic im nie daje. I to Polacy pokonują w końcu Portugalię. No, coś pięknego. Więc Polska może się znowu spotkać z Francją, o ile się nie mylę. I Włochy kontra Austria, taki mecz chyba też był na Mistrzostwach Europy rok temu. I tutaj Włosi też wygrywają, więc tutaj także 3 punkty dla reprezentacji Włoch, którzy będą chcieli obronić swój oczywiście puchar. Niemcy kontra Szkocja, wydaje się, że mecz bardzo prosty dla gospodarzy tego turnieju i zobaczymy, czy gospodarze też ten mecz wygrają. Po rzutach karnych dopiero, więc Szkocja naprawdę dała radę. Nie ma dwóch zdań, że nie dała, bo dała. No i teraz Anglia kontra Hiszpania. Zobaczymy, czy Anglicy tutaj wygrają. Na pewno byliby faworytem, bo wiemy, że Hiszpania nie jest w formie. I czy tak będzie? Po rzutach karnych, czyli cały czas te rzuty karne się z nami trzymają na tych mistrzostwach Europy. No i teraz Belgia kontra Holandia. Taki mecz także był w jednej z symulacji w ostatnim odcinku. Czyli naprawdę no, się dużo rzeczy powtarza, ale czy tutaj Belgia znowu wygra? Tym razem po rzutach karnych wygrywa Holandia, czyli dwa razy w odcinku pod rząd nie wygra ta sama kadra. Więc chociaż tyle, Szwecja kontra teraz Czechy. No tutaj nie miałbym takiego chyba jednego swojego faworyta, który może wygrać. Więc zobaczmy, jak to się potoczy. I wygrywają Czesi, i to Czesi idą dalej, czyli na razie praktycznie wszyscy nasi sąsiedzi grają dalej, więc Serbia kontra Dania. No, tutaj też ciekawy mecz, co jak co, ale wygrywa go Dania i to Dania jedzie dalej. No i przed nami ćwierćfinały. Francja, Dania, Polska, Czechy, Włochy, Holandia oraz Niemcy kontra Anglia. No, Polska ma chyba, nie dało się łatwiej tutaj wylosować. Graliśmy z nimi w eliminacjach, więc zobaczmy, czy tutaj uda się dojść aż do półfinału. To byłoby coś niesamowitego, ale najpierw Francja kontra Dania i tutaj po rzutach karnych awansuje dalej Francja. Więc to Francja się wita w półfinale, ostatnio chyba doszli aż do finału. I teraz Polska kontra Czechy, zobaczmy, czy Polacy tutaj zaskoczą i się zrewanżują za Euro 2012. To już przed nami i wygrywamy 2-0 i gramy w półfinale Mistrzostw Europy. Naprawdę coś niesamowitego. Półfinał, no 2024, nowy selekcjoner, kto wie, co tutaj się będzie działo, czy to się nie sprawdzi. Na razie na pewno w tym meczu zagramy półfinałowym. I teraz Włochy kontra Holandia, mecz także z tych ciekawszych, jakie możemy zobaczyć. I co? I Włochy prowadzą 2-0. Znaczy Włosi wygrywają 2-0. I to Włosi także zagrają w półfinale, czyli Włosi jeszcze mogą ten tytuł obronić. No i teraz Niemcy kontra Anglia, czyli gospodarze tego turnieju kontra Football Coming Home. Więc zobaczmy, czy futbol powróci do domu, czy w nim zostanie. W Football Coming Home Niemcy odpadają w ćwierćfinale. Więc no, gospodarze się żegnają z tym turniejem, a Polacy zostają. Więc sąsiedzie, nieciekawie, i my zagramy w meczu z Włochami. Więc naprawdę mecze bardzo teraz będą już przed nami ciekawe. A my graliśmy z Włochami i wygraliśmy w pierwszym meczu w grupie. Więc zobaczmy, Francja kontra Anglia i pierwszym finalistą będzie Francja, która rozbija Anglików aż 4-0 w półfinale i oni się znajdują w finale. Jakby to nie brzmiało. I teraz Polska kontra Włochy. Mecz najważniejszy, tutaj Lewandowski może powalczyć o koronę Króla Strzelców, czy się uda? Po rzutach karnych Zieliński, Bonucci, Mateusz Klich nie trafiają i Polacy odpadają w półfinale. No, historia piękna, jeżeli by tak było naprawdę, to byłbym w siódmym niebie. No i przed nami czas na finał. A nie, jeszcze dostaliśmy możliwość meczu o trzecie miejsce, którego tak naprawdę wiemy, że nie ma, ale spróbujmy go zagrać. Tutaj przegrywamy 3-1, ale wiemy, że takiego meczu by nie było. Ale to musieliśmy mieć taki eliminator do finału. I przed nami wielki finał, Francja kontra Włosi. Zobaczmy, kto to wygra. Nie doszli mistrzowie świata kontra mistrzowie Europy. I mistrzem Europy 2024 zostają Włosi, którzy bronią, na to wychodzi swojego tytułu. Więc to Włochom udało się znowu wygrać, więc naprawdę bardzo ciekawie. Więc co, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dotarłeś do momentu tego filmu, to oczywiście hasło na dzisiaj będzie to... Klopsik znowu, bo może ktoś nie napisze tak. Więc zostawmy to. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do usłyszenia i cześć.